Cześć wam, dzisiaj jest wizualnie, witam was w grze, która nazywa się Aerial Knights Never Yield. W serii, która nazywa się Epic Overview, to seria, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. I w tym tygodniu jest to jeden tytuł, ten na który patrzycie, Aerial Knights Never Yield. Link macie na dole w przypiętym komentarzu prowadzący was bezpośrednio do tego tytułu. Gdy będziecie go odbierali, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli użyjecie mojego taga kreatora wizu Epic, wspieracie mnie w ten sposób. A ta gra jest do złapania od minionego czwartku, to jest 29 lutego do 7 marca, czyli macie, no niecały tydzień. Na chwilę obecną. W przyszłym tygodniu będzie na was czekał Astro Duel 2. Z tego co rozumiem, to jest chyba premiera, bo kojarzę tylko Astro Duel 1, że była. Dwójka chyba jeszcze nie wyszła, więc to będzie premiera tej gry, dobrze widzę? Data wydania 7 marca 2024, dokładnie! Nice! Czaiłem się na 1, będę łapał 2, jestem zachwycony, ja lubię ten pixelarcik, to jest mój klimat, to jest styl gry dla mnie. Więc przejdźmy do tego, z czym się je Aerial Knights Never Yield. Jak widzicie, brak mojego entuzjazmu, to nie, nic z wami nie jest. Jest źle, dobrze widzicie. To jest gra, która wyszła 19 maja 2021, albo przynajmniej w większości sklepów internetowych wtedy się pojawiła. Producentem jest Aerial Knight, a wydawcą jest Head Up Publishing. Na potentacie growym na Steamie ma w większości pozytywne recenzje. Jest ich tylko 61, 85% z tego pozytywnych jest, nie ma świeżych recenzji, są tylko wszystkie łączone. To powinno wam troszeczkę powiedzieć z jednej strony, z drugiej strony ma pozytywne recenzje, pod czym ja się podpisać nie mogę, ale tym się zajmiemy za moment. Jeżeli chodzi o dodatki, jeżeli chodzi o DLC, to jest tylko jeden soundtrack za 17,99 w tym momencie, albo możecie kupić, no bez sensu, bo teraz dają za friko, wersję deluxe od razu, która kosztuje 59 zł i zawiera w sobie soundtrack, więc jeżeli osobno dokupicie soundtrack, to będziecie mieli tak jakby pełną wersję deluxe. No ale to też odradzam. Co do tego, kim z czym gramy jako Wally, to jest całkiem fajnie zaprojektowana postać, jedna z niewielu rzeczy, która mi się tutaj podoba. Przechodząc do fabuły, przeczytam za twórcami, ale jest to bardzo łąki tłumaczenie na język polski, więc czytam tak jak jest, proszę się mnie nie czepiać. Zagra jako Wally, tajemniczy bohater, który odzyskał to, co mu zostało odebrane. Miejmy nadzieję, że biegasz szybciej niż twoi wrogowie, ujawnij prawdę i spróbuj odkryć, co ich spotkało. Tę porywającą grę przygodową można ukończyć po raz pierwszy w jedno popołudnie. Pierwsza rozgrywka trwa tyle co przeciętny film akcji, około 1,5 godziny na normalnym poziomie trudności. Potem możesz powalczyć o lepszy wynik. Więc widzicie, fabularnie tutaj jest jakiś tam zaczep, do czegoś to nawiązuje. Chodzi o to, że po prostu biegniemy przed siebie i przy okazji atakują nas z różnej strony na różne sposoby przeciwnicy, co przy okazji opowiada fragment historii, jak do tego doszło, co się stało chyba z naszymi przyjaciółmi i kto stoi za tą złą organizacją. Ja bym to tak interpretował, nie udało mi się zagrać na tyle długo, żeby mieć pewność. Co do grywalności, to jest klasyczny runner i ja nie lubię tego typu gier, więc jestem automatycznie negatywnie nastawiony, nie będę tego ukrywał. Plus jest to jeden z gorszych runnerów, jakie grałem. Nasza postać biegnie automatycznie do przodu cały czas, możemy skakać nad przeszkodami albo wykonywać taki tylko przewrót do przodu, biec szybciej albo jechać ślizgiem. Ogólnie nie jestem zachwycony, jeżeli chodzi o grywalność, powiedziałbym, że jest to jeden ze słabszych elementów tej produkcji, właściwie grywalność ciągnie na dno strasznie bardzo mocno. Jeżeli chodzi o sterowanie, leciałem na 3 różnych padach. Macie tutaj chyba tylko moje pierwsze nagranie z 8-bit do jak się frustrowałem. Gra teoretycznie powinna dobrze działać na D-padzie, odradzam granie na gałce, więc góra, dół, lewo, prawo, ale bardzo często sczytuję ukośne nie w tą stronę, w którą powinno być, więc ten pad nie ma zbyt wielu fałszywych trafień. No, sprawdzany był wielokrotnie, dlatego lubię na nim grać, bo jest raczej bezbłędny, a tu wielokrotnie zdarzało się, że gdy próbowałem zrobić kucnięcie, czyli ślizg, albo zrobić przewrót, czyli do tyłu, zaliczało mi tą drugą rzecz, bo minimalnie się musnęła ukośna i zaliczało co innego niż powinno. Chociaż teoretycznie nie wiem jakim cudem, bo jak testowałem w innych grach czy na programach do testów, tego nie było. Na kontrolerze od Series X było dokładnie tak samo i podobnie było na PS5-kowym. Polecałbym grać na klawiaturze, bo na klawiaturze na wsadzie najmniej błędnych trafień miałem. Z mojej perspektywy jest to zdumiewające, bo to jest idealna gra do grania na padziku, ewentualnie na smartfonie, ale sterowanie tutaj jest bardzo na minus, jest nieudane, nieprecyzyjne i... Pomiędzy sterowaniem a grywalnością zahaczyłbym o jeszcze jedną rzecz. W tej grze jest cała masa efektów specjalnych, są spowolnienia, zbliżacie się do przeszkody, już widzicie tą przeszkodę i próbujecie zrobić przeskok albo przewrót nad nią, żeby sobie z przeszkodą poradzić i w tym momencie włącza się zwolnione tempo.
tempo. I wasza postać zaczyna wykonywać wszystkie te akcje i migracje, zanim się zbliżycie do przeszkody, bo wy, widząc tempo rozgrywki, wyczajacie automatycznie, kiedy macie tego użyć. I kiedy tempo się zmienia, to też moment naciśnięcia przycisku powinien się zmienić, ale wasz organizm reaguje automatycznie, no i moja postać zaczyna robić salta i ładować się prosto w przeszkodę, zanim do tej przeszkody się zbliży, więc jestem totalnie na nie. Przechodząc troszkę do rzeczy, które są bardziej pozytywne, to strefa wideo. Jest fajny design, w miarę mi się to podoba, jest bardzo sztywna, nieprzyjemna animacja, widać, że tutaj nie poszedł budżet, absolutnie, ale poza animacją, która jest tragiczna, tutaj za bardzo się przyczepić nie ma do czego. Grafika jest ładna, designy są fajne, z tego co widziałem na necie jest sporo różnych kostiumów do odblokowania, więc jest co robić. Jeżeli chodzi o strefę audio, ta gra się szczyci tym, że ma świetną muzykę, soundtrack jest awesome, podobno tak, nie mój klimat, nie mój vibe. Nie będę się czepiał, ale też nie zachwyciło mnie to. Jeżeli chodzi o bugi, to natknąłem się tylko na bugi ze sterowaniem z padzikami, no i w tej okolicy, tak poza tym nie bardzo. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to strefa audio wideo, jeżeli ktoś lubi ten klimat, jest to darmowy w tym momencie runner, jeżeli ktoś lubi runnery. Na minus powiedziałbym, że to jest chyba najgorszy runner, w jakiego grałem i nie podoba mi się tutaj absolutnie nic poza stylówką grafiki, więc cała reszta jest na minus bardzo. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to tak, lecimy po kolei i nie prychnijcie śmiechem. Windows XP z drugim service packiem, procesor z taktowaniem 2,6 GHz, giga RAMu, 2 giga wolnej przestrzeni na dysku i DirectX 9 zainstalowany. Karta graficzna zgodna z DirectXem 9.0C, czyli no bardzo rachityczny sprzęt to by był już. A jeżeli chodzi o zalecaną konfigurację, to Windows 10, procesor co najmniej dwurdzeniowy z taktowaniem 3 GHz na rdzeń, 2 giga RAMu, 2 giga wolnej przestrzeni na dysku i DirectX 10 zainstalowany. Karta graficzna coś w stylu GeForce'a z serii 8 albo ATI Radeon HD 2, no i dowolne cyferki później. Dostępne wersje językowe to jest udźwiękowienie w języku angielskim, tego udźwiękowienia za dużo nie ma, weźcie to pod uwagę. A jeżeli chodzi o napisy, to jest angielski, chiński uproszczony, francuski, niemiecki, japoński, koreański, hiszpański, wersja na Hiszpanię oraz chiński tradycyjny. Nie ma języka polskiego i nie wydaje mi się, żeby był tutaj potrzebny, więc przeskoczmy dalej, a tym dalej jest, macie chwilę bez mojego monologu. I reasumując, jest to gra, która mi się nie podobała jak mało co Epic dawał za Frico, ale dali za Frico. Nagrałem, przekazuję wam swoje wrażenia. Jeżeli lubicie runnery, to trzymam kciuki, że będziecie tu się dobrze bawili. Miłego do następnego i niech fajne darmówki będą z wami, hej! Jeśli podoba ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora Wizu Epic. Żeby pójść i biegać, to też mnie to nie namówiło, więc troszkę słabawo.